filmiku na moim kanale. Dzisiaj jest ze mną walizka. Walizka z ciuchami. I właśnie. Bardzo jestem podekscytowana i bardzo się cieszę, ponieważ jutro jadę na obóz konny na Piwoda. Tak się cieszę. Znajduje się on na Mazurach, gdzie jadę z moimi koleżankami, siostrą cioteczną oraz moją siostrą Olą. Na cały tydzień obóz konny. Tak się jaram. Pani mnie pojma. Dobra. Tak bardzo się cieszę. I właśnie robię nową serię, czyli Wakacje w Siodle. Piękna nazwa. Piękna nazwa, Wakacje w Siodle. Postaram się tam codziennie nagrywać jakieś vlogi. O, jaka jestem podekscytowana. Mówi się, że się postaram, bo nie wiem, ile tam będę miała czasu. No dobra, ale opowiem wam trochę o Napiwodzie. W zeszłym roku byłam z moją koleżanką Mucją i moją siostrą Olą, ale w tym roku nas wszystkich, moich znajomych i sióstr, jedzie nas razem wszystkich 7. Jedziemy, jak już mówiłam, na tydzień i Napiwoda znajduje się na Mazurach. Codziennie mamy po 2 jazdy, więc to jest dla mnie plus, bo tak się cieszę. Nawet jedna jazda codziennie to by było dużo, ale 2. No to jest super. I co zabrać właśnie na taki obóz konny? Oczywiście swoje sztyblety, swoje bryczesy, czyli buty i spodnie na konia. I pewnie każdy z was się zastanawia, czy trzeba kupić własny toczek. Jak dla mnie powinno się mieć własny toczek. A dlaczego? Na obozie wypożyczają toczki podczas jazdy, ale czasami nie możesz po prostu dobrać toczka, czasami jest za duży i za mały, więc jak dla mnie powinno mieć. Każdy powinien mieć swój toczek. No i ostatnio, jak byłam w zeszłym roku, nie nagrywałam, znaczy miałam zamiar, ale niestety nie udało mi się nagrywać. Mam nadzieję, że w tym roku, czyli jutro, uda mi się wszystko nagrać i będą vlogi z każdego dnia. Jak to mówię, w zeszłym roku nie nagrywałam, ale nagrałam mój nowy strój na konia. O, tutaj będziecie mieć, tutaj w opisie będziecie mieć link do tego filmiku. I nagrałam tylko tam mój strój na konia. Tutaj mam ubrania. O, jak mi ręka zabolała. Udałam się. Ubrania, szczotkę do włosów. Szczotkę do włosów i książkę. Ale jeszcze więcej trzeba się zapakować. No dobra, obóz jak dla mnie jest wspaniały. Dlatego w tym roku jadę też, bo mi się w zeszłym roku bardzo podobało. I w tym roku też będzie mi się bardzo podobało. Mam nadzieję, że jeszcze bardziej. No dobra, to na razie na tyle. Jutro postaram się wyjazd nagrać. Postaram się nagrać. I wszystko jak wyjeżdżamy, trasy do Napiwoda. Tak się jaram. O, znowu piękno. Dobra, oczywiście zostawcie lajka i subika razem z wyliczkiem, żeby nie przegapić kolejnych odcinków, bo będzie się działo. A ja się z wami żegnam, pa, pa.